Zapraszam Cię na kolejne spotkanie ze mną, czyli z iCamat. Tym razem zajmiemy się dalej liczbami zespolonymi, a tematem naszego spotkania będą wzory Muavra służące do potęgowania i pierwiastkowania liczb zespolonych. Przy okazji zobaczysz wykorzystanie postaci trygonometrycznej właśnie do potęgowania i pierwiastkowania liczb zespolonych. Zapraszam bardzo, bardzo serdecznie. Liczbę zespoloną z w postaci trygonometrycznej. Jeżeli nie ma podanej tej postaci, to my już umiemy, patrząc na poprzednie nasze spotkanie, umiemy sobie wyznaczać tą postać trygonometryczną R w nawiasie cosinus phi plus i razy sinus phi. I teraz, jeżeli już mamy wyznaczoną postać trygonometryczną, to za pomocą wzorów Muavra jesteśmy w stanie bardzo szybciuteńko wyznaczyć potęgę tej liczby zespolonej, jak i pierwiastek jakiegoś tam stopnia tej liczby zespolonej. Jest to bardzo fajna rzecz, ze względu na to, że za pomocą tej postaci trygonometrycznej bardzo szybko potęgujemy. Nie potrzebujemy wzoru skróconego mnożenia i pierwiastkujemy bez większych komplikacji. Otóż pierwszy wzór mówi o tym, że jak ja chcę liczbę zespoloną podnieść do potęgi n tej, to ja to mogę zrobić tak. Jej moduł, czyli nasze r, podnieść do potęgi n tej i to pomnożyć przez cosinus n phi plus i razy sinus n phi. Oczywiście, że trzeba się znać na tym, jak wyznaczyć cosinus n phi, sinus n phi, jak z tego wyznaczyć, prawda, wartość, no ale to już troszkę powtórki z trygonometrii. Natomiast jak chcemy pierwiastkować n tym stopniem, postępujemy zgodnie z tym wzorem. Pierwiastek n tego stopnia z r, czyli z tego naszego modułu, pomnożone przez cosinus phi plus 2k pi podzielone przez n, dodać i razy sinus phi plus 2k pi podzielone przez n. Tutaj uwaga, to n to jest to samo co stopień pierwiastka, ale uwaga dalej, gdzie k należy do takiego zbioru 0, 1, 2, czyli są to kolejne liczby, jak widzisz, naturalne, prawda? I kończymy na n minus 1, czyli jeżeli jest na przykład pierwiastek piątego stopnia, to kończymy na czwórce, czyli dość dużo jest tych pierwiastków. Jeżeli jest pierwiastek tylko drugiego stopnia, to będziemy mieć 2 minus 1, czyli 1, czyli za k postawiamy 0 i za k będziemy postawiać tylko jedynkę. Dlatego im wyższy stopień, tych pierwiastków po prostu będzie więcej. Pierwiastków tego stopnia n z liczby zespolonej. Dlatego fajne wzory, szybkie, no oczywiście podstawą do tych wzorów, jeszcze raz powtarzam, jest postać trygonometryczna liczby zespolonej. Zapraszam do rozwiązywania przykładów razem ze mną, tych przykładów, które przygotowałam na to właśnie nasze spotkanie. Przykład numer 1. Oczywiście na początek będziemy potęgować liczbę zespoloną, czyli mamy 1 minus pierwiastek z 3 i podnieść do potęgi 4. Ja moją liczbę zespoloną nazwę z, to będzie 1 minus pierwiastek z 3i. Ja mam właśnie wykonać takie działanie, mam z podnieść do potęgi 4. Mogłabym to zrobić oczywiście w sposób prosty, czyli za pomocą wzoru skróconego mnożenia dwa razy zastosować wzór, do potęgi drugiej i do potęgi drugiej i wychodzi mi potęga czwarta, ale ja chcę Tobie pokazać zastosowanie tych wzorów Muavra ze względu na to, że gdyby była potęga dziesiąta, no to już tak hello, fajnie nie będzie, prawda? Nie będzie tak po prostu szybko się robiło, bo wzorami byśmy się zamęczyli. Dlatego te wzory są bardzo, bardzo uniwersalne. No to od czego musimy zacząć? Oczywiście od postaci trygonometrycznej. Czyli na początek liczymy sobie moduł z, czyli nasze standardowe r oznaczone i mamy tak. A kwadrat, czyli 1, dodać b kwadrat, czyli pierwiastek z 3 do kwadratu to jest 3. Mamy pierwiastek z 4, czyli 2. No to teraz będziemy sobie wyznaczać cosinus phi, to było x nad r. Ja tu przypomnę, x dodać y razy i, czyli x to jest u mnie 1 nad 2. Natomiast sinus phi z kolei to było u mnie y nad r, czyli u mnie y to będzie minus pierwiastek z 3 nad 2. No i mamy taką sytuację, cosinus jest dodatni, natomiast sinus jest ujemny. Więc musimy się zastanowić nad tym, prawda? Musimy się zastanowić nad tym, która to ćwiartka. Oczywiście cosinus dodatni, sinus ujemny to czwarta ćwiartka. Czyli będę pisała, że moje fi to będzie jak czwarta ćwiartka, to na pewno wyznaczając fi będziemy musieli od 2 pi
odjąć, 2pi, bo maksymalnie może być 2pi, od 2pi odjąć i teraz uwaga, co zrobić sobie? Na boku można sobie zapisać sinus alfa równa się pierwiastek z 3 nad 2. Czyli tak jakby tego minusa nie było i teraz zastanawiamy się, jaki to kąt, żeby jego sinus wynosił pierwiastek z 3 nad 2. Z tabelki wartości funkcji trygonometrycznych, którą powinniśmy umieć ze szkoły średniej, łatwo przypomnieć sobie, że to jest kąt pi trzecich, kąt 60 stopni. Ale wolimy miarę łukową, czyli mamy pi trzecich. Czyli ja od 2pi odejmuję pi trzecich, czyli tu mam tak jakby 6 trzecich, minus 1 trzecia mam 5 trzecich pi. I to jest mój argument główny. No to teraz zapiszmy postać trygonometryczną tą, tej naszej liczby zespolowej. Czyli mamy tak, najpierw r, czyli 2, otwieram nawias. W nawiasie mam kosinus 5 trzecich pi, dodać i razy sinus 5 trzecich pi. To jest postać trygonometryczna, ale to w żaden sposób jeszcze nie jest spotęgowane. Teraz jak już mamy tą postać, będziemy stosować sobie ten wzór. Czyli zapisujemy sobie z do potęgi u nas czwartej, to się równa, prawda? Bo potrzebujemy z do czwartej. To się równa r do czwartej, czyli nasze r to będzie 2 do czwartej. Otwieram nawias. Kosinus. I teraz uwaga, we wzorze jest n fi, czyli n u nas to jest 4, możemy sobie gdzieś tam zapisać, żeby o tym pamiętać, że w tym wypadku mamy potęgę czwartą, czyli n 4, czyli 4 razy 5 trzecich, zapiszę, razy 5 trzecich pi, dodać i razy sinus, i sinus mamy znowu 4 razy 5 trzecich pi. Możemy takie małe nawiasy zrobić, żeby było wiadomo, a to taki duży. No to dalej równa się. 2 do potęgi czwartej, no to jest oczywiście 16, to sobie liczymy. Teraz mamy kosinus, no i tu mnożymy 23 pi, dodać i razy sinus, oczywiście tak samo, tego samego kąta, 23 pi. Co robimy dalej? No dalej musimy wyciągnąć całości, czyli mamy kosinus 23, to jest 6,2 pi, dodać i razy sinus i znowu mamy 6,2 pi. To się równa. No to teraz uwaga, 16 przepisuję i teraz co musimy zrobić? Na pewno pamiętasz taką informację, która była ćwiczona w szkole średniej, że funkcje trygonometryczne to są funkcje okresowe. Ich okresem jest 2pi. Co to oznacza, prawda? W tym wypadku, w przypadku sinusa i kosinusa jest 2pi okresem. Co to oznacza? Że sinus 0 stopni to jest to samo co sinus 2pi. No, to jest to samo co sinus na przykład 4pi, czyli co 2pi jest pełen obrót. Zatem to moje 6pi, tak jakbym ja mogła sobie spokojnie to 6pi odjąć, bo 6pi to są 3 po prostu pełne obroty. Czyli ja mogę to zapisać jako kosinus 2/3pi, dodać i razy sinus 2/3pi. Pamiętaj o pełnych obrotach, jak jest 6pi, dlatego ja wyciągłam całości, żeby wiedzieć, ile jest pełnych obrotów. Pełny obrót to jest 2pi. Tu się 3 razy pełne obroty zrobiły, czyli w zasadzie nam nie zmieniły wartości funkcji trygonometrycznej, ze względu na to, że obie te funkcje są funkcjami okresowymi i obie mają ten okres 2pi, taki pełny obrót. No to teraz tutaj już jest delikatne przypomnienie z kolei wzorów redukcyjnych, kosinus. I teraz 2/3pi, ja rozbiję to jako pi minus pi trzecich. Dodać i razy sinus pi minus pi trzecich. Jeżeli tylko masz możliwość, to wybieraj sobie do wzorów redukcyjnych pi bądź 2pi. Dlaczego? Bo wtedy nie musisz przechodzić na kofunkcję. No i teraz piszemy dalej. 16, otwieram nawias i teraz tak, jeżeli jest pi minus pi trzecich, oczywiście która to ćwiartka? No jest to ćwiartka teraz druga, widzimy, bo pi to było tak jakby końcówka naszej ćwiartki drugiej, minus pi trzeci to będzie druga ćwiartka, tu też druga ćwiartka. Pamiętamy o tym, że w drugiej ćwiartce kosynus jest ujemny, czyli będzie minus kosinus i ten wzór redukcyjny powoduje nam, że nie ma przejścia na kofunkcję na pewno, jeżeli wybraliśmy pi minus pi trzecich, no i będziemy mieć samo pi trzecich. Dodać i razy sinus, tu już jest dodatni w drugiej ćwiartce sinus, więc napiszę sinus pi trzecich już bez minusa z przodu. Czyli to się równa 16, otwieramy nawias, minus kosinus pi trzecich, to jest inaczej kosinus 60 stopni. To jest po prostu 1/2, dodać i razy sinus, a to może już nie będę pisała tego, tylko też od razu podstawię, sinus pi trzecich, czyli sinus 60 stopni,
To jest pierwiastek z 3 nad 2. To się równa. No i teraz musimy to wymnażyć. 16 razy minus 1 druga to jest minus 8. Dodać będzie 16 razy pierwiastek z 3 nad 2. No to będziemy mieć 8 pierwiastków z 3 i. I popatrz, co zrobiliśmy. Podnieśliśmy sobie naszą liczbę trygonometryczną, jej postać stosowaliśmy, prawda, żeby to zrobić. Naszą liczbę zespoloną podnieśliśmy sobie do potęgi czwartej i otrzymaliśmy taki wynik. Oczywiście ktoś powie, że no trudno, no bo trzeba przejść do postaci trygonometrycznej, później znowu te wzory Moivre'a zastosować, później wrócić, wzory redukcyjne nam się kłaniają ze szkoły średniej i wracamy do postaci ogólnej liczby zespolonej. Oczywiście, ale gdyby była potęga jeszcze wyższa, 10, 12, 20, to absolutnie stosowanie wzoru skróconego mnożenia na pewno by się nie opłacało. W tym przykładzie, jeżeli będziesz miał taką ochotę, możesz sobie zastosować wzór skróconego mnożenia, zobaczysz, czy dokładnie tyle samo ci wyjdzie. Tylko dwa razy wzór będziesz stosował na potęgę drugą i jeszcze raz na potęgę drugą. Natomiast ja w tej lekcji, w tym naszym spotkaniu chcę Cię nauczyć właśnie tych wzorów Moivre'a i zastosowania tej postaci trygonometrycznej i mam nadzieję, że w tym zadaniu na razie mi się ten pierwszy wzór udało z Tobą poćwiczyć. Jako kolejny przykład będzie do policzenia pierwiastek z minus 9. Być może to banalny przykład, ale ja specjalnie zacznę od takiego przykładu banalnego. Chodzi mi o to bowiem, żeby na tych prostych przykładach też widzieć, wiedzieć, co ma wyjść, bo ja na przykład już wiem, co mi wyjdzie i teraz chcę to pokazać Tobie za pomocą odpowiednich wzorów. Czyli jednym słowem, gdybym chciała to zapisać, to mam minus 9 plus 0i, prawda? Jest to z, jest to liczba zespolona, ale moja liczba zespolona jest tak naprawdę liczbą rzeczywistą, a to w niczym nie przeszkadza. Zaczynamy oczywiście od r, czyli od liczenia właśnie modułu. Tu mam 81, dodać 0, czyli zostanie mi sam pierwiastek z 81, czyli 9. No to liczymy sobie. Cosinus fi, bo musimy mieć postać trygonometryczną. Oczywiście bezdyskusyjnie. Wzór był x nad r, czyli u mnie minus 9 nad 9, minus 1. Natomiast sinus fi to było y nad r, czyli u mnie 0 nad 9, czyli 0. No i teraz popatrz, ja tutaj przygotowałam wykres, ponieważ wykres no, bardzo jest fajny w przypadku, kiedy mamy szczególnie tą funkcję trygonometryczną równą 0. Popatrz, sinus, gdzie wynosi 0? To jest wykres ten taki od 0 do 2 pi, tylko mnie to interesuje, tylko w tych kawałkach mnie interesują wartości funkcji trygonometrycznych. Sinus 0 wynosi tu, jest, tu jest. Tu jest, prawda? Ale ja mam tak wybrać, taki kąt, żeby kosinus był minus 1. To tutaj kosinus jest 1, a w tym miejscu kosinus będzie po prostu minus 1, prawda? Zatem moim tym argumentem jest po prostu pi. No to teraz zapiszę postać trygonometryczną, czyli będzie tak. Najpierw r, czyli 9, kosinus pi, dodać i razy sinus pi. No i to jest na razie postać trygonometryczna, a ja wiem, że ja chcę ją spierwiastkować stopniem drugim, czyli bardzo ważna rzecz, n wynosi 2. Czyli zgodnie z tym wzorem postępujemy, czyli piszemy tak, pierwiastek drugiego stopnia będzie z naszego zeta, to się będzie równało co? Pierwiastek drugiego stopnia, no czyli taki po prostu standardowy pierwiastek z naszego, w tym wypadku r, a naszym r jest 9. I teraz otwieramy nawias. Mamy tak, kosinus fi, a fi to jest u nas pi, dodać 2k pi i to nad 2, bo n to jest 2, dodać i razy sinus pi plus 2k pi nad 2. I nasze k zmienia się jak? Albo może być zerem, albo może być jedynką. Dlatego, że jak za n podstawię dwójkę, to mam 2 minus 1, 1. Czyli maksymalnie może być jedynką. Albo zerem, albo jedynką. No to teraz popatrz, mamy pierwszą sytuację. Czyli teraz tak, dla k równego 0. Ile będzie wynosił ten pierwiastek z zeta? Oczywiście tu mogę napisać 3. Otwieram nawias. Kosinus. I teraz jak za k podstawię 0, to będę miała kosinus pi drugich, dodać i razy sinus. No i oczywiście też będzie pi drugich.
No i teraz tak, trójeczkę przepisujemy, otwieramy nawias i teraz posługując się tym wykresem, on jest bardzo przydatny dla nas, kosinus pi drugich, czyli dla pi drugich, kosinus to była czerwona nasza linia, to jest 0, czyli napiszemy 0, dodać i razy, a sinus pi drugich, czyli sinus dla pi drugich, popatrz, wynosi 1, czyli razy 1, to się równa. No tutaj wiadomo, że będzie 0, czyli 3 razy i, to będziemy mieć 3i. To jest jeden pierwiastek. Natomiast teraz policzymy sobie kolejny, czyli dla k równego 1. Znowu mamy pierwiastek z, sobie zapisujemy, mamy 3, kosinus i teraz jedynkę podstawiamy. Tu będziemy mieć pi, dodać 2pi, czyli 3pi nad 2, czyli napiszę 3 drugie pi, dodać i razy sinus. No tutaj dokładnie przepisujemy to samo. Czyli 3, otwieramy nawias. Kosinus 3 drugie pi. Patrzymy sobie tutaj na nasz wykres. 3 drugie pi to tutaj i kosinus, czyli ta czerwona linia, to tutaj ma wartość 0, czyli opiszemy 0, dodać i razy, a teraz sinus dla 3 drugie pi, patrzymy, ma wartość minus 1. No więc tu wiadomo, że jest 0, czyli mamy minus 3 i. Zatem popatrz, co nam wyszło. Jeden z pierwiastków z minus 9 to jest 3i, a drugi z tych pierwiastków to minus 3i. W tej sytuacji dałabym radę troszkę szybciej i chcę Ci pokazać, no dlatego, że dałam prostą liczbę zespoloną. Tylko i wyłącznie dlatego jesteśmy w stanie szybciej. Popatrz, pierwiastek z minus 9 to się równa inaczej, pierwiastek. I teraz tak, wiemy, że i kwadrat to jest minus 1, czyli ja mogę napisać 9i kwadrat. I teraz ja mogę zapisać, że ten mój pierwiastek to po prostu albo będzie 3i po spierwiastkowaniu, albo ten mój pierwiastek z 9i kwadrat to będzie minus 3i. Tak jak to się w szkole średniej zapisywało. Specjalnie chciałam Ci pokazać, że to dałoby się w głowie szybciej, ale ja chciałam Ci pokazać całą procedurę, bo jak zrobię trudniejszą liczbę zespoloną, to wtedy już tak wesoło nie będzie. Trzeba powolutko wszystko rozpisywać. No ale zawsze powinno się zaczynać ucząc się matematyki od przykładów prostych, bo jak te proste zrozumiesz, to później to swoje myślenie przekładasz na przykłady trudniejsze. Jeżeli te dwa przykłady to jest dla Ciebie stanowczo za mało i chciałbyś sobie jeszcze to poćwiczyć, zapraszam Cię do zakupu mojego kursu online, który znajdziesz na stronie www.aikamat.pl. A ja tymczasem się żegnam. Do zobaczenia.